No, witam. Dziś zapraszam na film pod tytułem Przygotowanie do ostrzenia gwintowników. Tu zobaczcie, tu mam takie tarcze zabierakowe. Są to tarcze zabierakowe do tarcz ściernych, do tarcz szlifierskich. No tu oczywiście ta tu pasuje. Tylko tu potrzebna taka tarcza ściskowa z jednej strony. Może być stalowa, tylko musi być dodatkowo papier albo kręgielit. No i z drugiej strony tu oczywiście też musi być, tylko nie może mieć za dużej średnicy, bo tutaj tej średnicy cylindrycznej jest na przykład, tak jak patrzę, 30 mm. Zabieraki są na 20 mm, także trzeba uważać, jak się robi. I kolejną rzeczą musiałem sobie dorobić taki specjalny czpień, śrubę do skręcania tych tarcz. No on tutaj ma lewy gwint. Jak ja to robiłem? A no tak robiłem, że musiałem mierzyć i sprawdzać. Oczywiście on jak będzie luźno, to nie przeszkadza. O, tutaj też muszę poprawić troszeczkę, bo nie wchodzi do końca ten w otwór. No w tym jednym tutaj wchodzi, ale mamy to karkę, także o, tu wchodzi, wystaje. To tak musi wyglądać. Nie wiem, czy to widzicie. No tutaj jest, z tej strony to nie przeszkadza, jak będzie większa średnica, no a z tej strony jest ważne. Tutaj już jest taka podkładka, tutaj jest taki występ, także tutaj nie zniszczymy tej tarczy, nie uszkodzimy. No oczywiście ta tulejka troszeczkę za gruba, może być cieńsza. Te tulejki, podkładki jakby były z aluminium, z jakichś tworzyw, oczywiście będą lepsze, dlatego, bo będą mniejsze drgania. Ta nakrętka też jest taka duża, też tak myślę ją troszeczkę zmniejszyć średnicę. No bo wiadomo, tutaj są duże obroty przy szlifowaniu. No tutaj są takie różne tarcze. O tych tarczach jest, umieszczę link do tego filmu na końcu tego filmu, co teraz opowiadam. No to mam, to są te zabieraki, są porobione już ponad 10 lat temu, także to nie, ja tylko robiłem skurowanie z grubsza, a resztę wszystko szlif kolegi. Jeszcze wtedy nie potrafiłem gwintów robić 10 lat temu, także no to nie jest moje dzieło, te gwinty. Także no widzicie, z czasem człowiek się dużo rzeczy może nauczyć. No tutaj do każdej jest, jak to mówi się, nakrętka. Tutaj te są akurat, ta jest bez tych tarcz ściskowych, tu wchodzi. Bo niestety Jackowi gdzieś coś tam było potrzebne. No tutaj jest tarcza z takim mniejszym otworem. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, ale 16. I nie wiem, czy na tutaj będzie można mocować. Tu jest otwór 12, no czyli nie bardzo. Czyli nie bardzo będzie kłopot z tymi tarczami. Trzeba będzie tutaj jakoś coś pomyśleć. Jakoś, żeby, no nie wiem, coś wykombinować, żeby tutaj tulejkę zrobić z podkładką i w ten sposób wkręcać na końcu. O. Ale no wszystko to trzeba będzie jeszcze dopracować. No to myślę, że tyle by było. Zapraszam na ten drugi kanał, tam więcej szczegółów. A jutro myślę, jak się uda i nic nie będzie stało na przeszkodzie, to już będzie film o ostrzeniu gwintowników. Dziękuję.